Siemano mordeczki, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w pierwszym to odcinku na mapie Niemiec z Pure Farming. Bardzo długo czekaliśmy sobie, aby zwiedzić tą mapę, aż dzisiaj ten piękny dzień, godzina 10:06, troszkę kasy na kuncie jest. Ja ogólnie wszystko już dla was tutaj przygotowałem, aby pokazać wam naszą farmę, aby troszeczkę potestować. Już jest coraz, jest więcej maszyn od poprzedniej wersji, bardzo dużo się pozmieniało, dlatego to będzie dobry czas, aby dzisiaj to sprawdzić. Ale najpierw, mordeczki, przeniesiemy się do menu głównego i zaczniemy od samego począteczku. Mordeczki, jesteśmy już w menu głównym. Ja, korzystając z tej okazji, bardzo serdecznie chciałem podziękować wydawnictwu Techland Publishing za dostęp do tej wersji preview. Jak sami widzicie, mamy tutaj aktualizację preview building z 1.16, czyli to jest 2 miesiące praktycznie przed premierą, więc tutaj jeszcze jest dużo zmienione od poprzedniej wersji, w której graliśmy, i dużo jeszcze na pewno przed nami. Ok, ale bez zbędnego gadania, mamy tutaj menu główne. Od razu na początek rzuca nam się tryb swobodny. Tutaj na pewno to się wiele zmieni, bo będą do wyboru inne mapy. Tutaj mamy tą Montanę tak zwaną, mamy tą mapę Niemiec, więc tutaj więcej nic nie możemy sobie zrobić. Ale lecimy sobie dalej. Tu ja będę chciał dla was zrobić kilka fajnych odcineczków i mam nadzieję, że wam się to spodoba. Liczę na wasze komentarze. Na dole bierzecie sobie hashtag w komentarzach i wpisujecie, którą nazwę mam wybrać do robienia misji. Tutaj wszystkie nazwy wam przedstawiam. Możecie sobie pokrótce zobaczyć, co będzie robione. Mnie bardzo tutaj ciekawi jedno, zaraz sobie to zresztą zobaczycie. Egzotyczny mechanik, to może być całkiem fajne, ale mówię, czekam na wasze hashtagi w komentarzach i piszcie, jakie misje mamy sobie robić, i na pewno będziemy z tej misji korzystać i nagrywać do tego czasu, kiedy ta gra nie uzyska już pełnej wersji i będziemy mogli wszyscy sobie w nią pograć. Także naprawdę zobaczcie, jak dużo rzeczy możemy sobie jeszcze porobić, zanim to wszystko wyjdzie. Tutaj mamy jeszcze Japonię dołączoną, Włochy, Kolumbię, czyli poprzednie mapki, które były oczywiście w poprzedniej wersji. Jeśli chodzi o dodatki, mam tu już pakiet strojów, naprawdę bardzo fajne, zaraz wam je pokażę. No i oczywiście ta mapka Niemiec. Na pewno tutaj będzie więcej rzeczy w następnej wersji. To jest bardzo fajne, ponieważ możemy sobie tutaj wybrać dany zestaw. Ogólnie i no taki Janusz na początek, ale jak już tak Janusz wywędrował gdzieś dalej, uzyskał coś już na świecie i no kredyty, i pozyskał nowe maszyny, to i nowe firmy się zaczęły odzywać, to i mu koszulki i czapki podesłali. Great Plains, Wielton i wiele, wiele innych firm, jak możecie zobaczyć, pojawia się też Zetor Jagdpil, dlatego też bardzo fajnie można sobie ubrać, można na przykład inną czopkę wziąć, jakby nie dali, ale my bierzemy sobie tutaj ten zestaw, bo mi się najbardziej podoba. Opcje, w opcjach nie jest jeszcze tak, opcje nie są tak rozbudowane, że tak powiem. Przydałoby się troszkę więcej poustawiać w grafice, ale i tak już nie jest źle. Jak widzicie, ja gram sobie na wysokich i tu średnich, bo niestety no program mi tak sfiksował ostatnio, że nie mam teraz dla was czym nagrywać odcinków. No i tutaj pojawia się największy problem. Dzisiaj ogólnie OBS-em nagrywam, nie wiem jaka będzie jakość. Napiszcie w komentarzach, czy jest dosyć w miarę, czy jest lepiej, czy lagi w ogóle, bo niestety nie dziorgo mi już X-Speed i nie mogę go naprawić, ale to może później coś sobie porozmawiamy, twórcy i wyjście. Także bez zbędnego gadania przenosimy się i ciśniemy dalej na trybie swobodnym, bo mam pokazać, co tam się dzieje. Od razu na wstępie, mordeczki, chciałem wam przedstawić Stefana, Bogdana i Janusza, tutaj trzech braci, którzy pomagają w moim gospodarstwie. Dzisiaj tak mówię, ino zrobię oprowadzenie, to dam im wolne, z jakiego gryla odpalą. Jeszcze wchodząc tutaj do menu, zapomniałem wam, mordeczki, powiedzieć, że jest bardzo fajna opcja wybierania modyfikacji. Co to daje nam do wiadomości? Że będą modyfikacje. Jestem ciekawy, jak szybko uda się komuś już tworzyć modyfikacje do tej gry. Ale ważne, że będą te modyfikacje, bo na pewno to rozbudowuje rozgrywkę. Jak sami dobrze wiecie, jak to bywa w innych grach. Także mordeczki, tutaj ja sam z tym pięknego Mita Hasubishi mamy na podjeździe, tym to ja no jadę załatwiać jakieś sprawy do miasta. I no filce od Szmagaloka, no tu ładnie przed chałupą, bo moja Brunhilda tu zawsze wszystko ładnie kurde, jest tutaj, dzień dobry. Co panowie tu chcieli? O kurde, to chyba jakaś mafia. To ja wolę im ustąpić. I na tu mój ciągniczek taki do objazdu po farmie, jak się nie chce samochodem objeżdżać. O, chłopaków przepuścimy. Na razie, panowie. Trzymajcie się, do następnego. Najlepsze jest to, że na tej mapie
I no, wszyscy przejeżdżają nam busami przez nasze gospodarstwo. Tak akurat ta mapka prowadzi, no nie czujemy się przynajmniej samotni. Jak mordeczki sami tutaj już widzicie, no kurczę, pojawiło się wiele, wiele maszyn. Mapka naprawdę zmieniona i w bardzo fajnym stylu, jest niemiecki, moim zdaniem jest to styl niemiecki. Patrząc po tych budynkach właśnie, tak idealnie wyglądają domki w Niemczech. Przynajmniej ja, jak oglądałem jakieś czasami filmiki rolnicze, to tak przynajmniej to wszystko wyglądało. Także mordeczki tutaj, powiem wam, nie kupiłem wszystkich maszyn. Ojej, się zrobiło ciemno, nie wiem czy dyż nie będzie padło, bo jak je... tak jest, dyż padło tutaj. Dzisiaj ten, u kreta, kret padło, że będzie padać. Ogólnie mordeczki jesteśmy już chyba przy największym zestawie. I tak właśnie od tego zaczniemy. JCB, największy ciągnik w farmingu, możemy ogólnie odpalić naszego tableta. Jest to bardzo fajna sprawa z tym tablecikiem, ponieważ mamy tutaj wszystko. Jest coś takiego jak Escape w farmingu na przykład. Tutaj mamy to bardzo fajnie na tablecie. Mamy sklep, funkcjonalność, sklep z pojazdami. Naprawdę tutaj jest mega, mega dużo statystyk i dron, ale z tym dronem to zaraz sobie więcej czasu na nim zatrzymamy. Także sklep z pojazdami, przenosimy się do ciągników, bardzo dużo Zetora, główne trzy marki, Zetor, Landini i JCB, z tego co się... A i przepraszam, jest jeden McCormick. Jeszcze tutaj jakaś dziwna nazwa niebieskiego ciągnika, troszkę mniej koni. Zaraz jest po JCB jako największy ciągnik i to nasza piękna perełeczka. Także no tutaj naprawdę bardzo dużo Zetora, fajnie, bo wreszcie jakaś inna troszeczkę marka niż w poprzednich gierkach. Jeśli chodzi o kombajny, Kosselmasz, taki jak był już wcześniej. Tutaj mamy Agromasza, Gosselmasz znów i Gosselmasz sieczkarnia, Redlands. Tutaj mamy kombaj, z tego co się nie mylę, chyba do ryżu. Tutaj będzie winogron i oliwki, też winogron chyba. Albo nie, przepraszam, tu będzie kawa. No zresztą, wiecie co, przecież ja mogę sobie na każdym kombaj egzotyczny, proszę bardzo. Tak, tak jak mówiłem, zbiór kawy. Tutaj jak mamy winogron i oliwki, i tu też chyba winogron i oliwki będą. Tak jest, ja byłem elektrykiem wysokich napięć. Uprawa pól oczywiście, sporo pługów, jak na farming, ale nawet spoko. Znaczy, jak w farmingu porównanie takie, to nawet spoczko wyszło. Można sobie naprawdę dopasować jakiś ciągniczek do tego. A wreszcie agregaciki, to mi się bardzo spodobało. Wreszcie jest jakiś agregat do uprawy, bardzo fajna, duża talerzówka. Siewnik, który wam zaraz pokażę, ta maszyna to już w ogóle, jak widziałem jak się tym pracuje, to byłem w szoku. To jest chyba właśnie tak, do ryżu, dobrze myślałem. Sadzarecka, polski klimacik musi być jak najbardziej. Ale dobra, lecimy dalej, bo kurczę, co ja wam będę tu przedstawiał pokrótce, tylko pokażę wam jak to wygląda, bo nie zdążymy całej mapy. Samochody, no i no to przekolorowane to takie tylko, więc nie ma co zmieniać, ale fajnie, że mamy do dyspozycji jakiegoś inotira, żeby to poodwozić wszystko. Jest bardzo dużo do krów rzeczy, także to mnie cieszy. Ładowacze i obciążniki, to bardzo fajna sprawa. Ładowacz tylny, bardzo ładnie wykonany, bardzo fajnie wygląda, więc myślę, że kiedyś na pewno go jeszcze przetestujemy. No i tutaj sprzedaż maszyn, też bardzo fajnie zrobiona. Dobra, możemy się cofnąć, tutaj nic, mordeczki, przenosimy się do drona. I no taka pogoda, to nie wiem czy nam pozwolą dzisiaj wylecieć. O, tu już bardziej groźnie, na czarno przyjechali. Jak widzicie, mamy tutaj swój domek i jest stół, na którym jest dron. Ogólnie bardzo fajnie to wygląda, ponieważ gdy zaczął padać ten deszcz, zerwał się tak jakby wiatr. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, ale mniejsza z tym. O Jezu, nie powrót do gry. Ogólnie to pierwsza moja gra, gdzie chcę grać ją na padzie. W sensie, jeżeli chodzi o jakieś takie farmingi, symulatory rolnictwa, chcę zagrać ją na padzie i naprawdę bardzo dobrze tutaj to wygląda. Mordeczki, możecie teraz zauważyć, dron startuje. Zaraz się przenosimy. Dron, myślę, że bardzo fajna sprawa do patrzenia co u nas się dzieje na gospodarstwie. Na padzie bardzo fajnie można sobie nim latać, ale co jest w nim takiego ciekawego? To jest to,
że możemy dzięki niemu sobie tutaj różne obiekty budować. Nie musimy wsiadać wino w nasz samochód i podjeżdżać. Najgorszy problem jest tym, że nie można sobie tym dronem zlecieć gdzieś, bo można by było ponagrywać naprawdę bardzo fajne ujęcie. Ale dobrze, kupimy sobie, jest to tutaj nasza obora. Co mi się tutaj bardzo fajnie podoba, że można sobie to rozbudowywać wszystko. Czy na pewno chcesz kupić? Tak, jak najbardziej chcę kupić. Dzisiaj wszystko będę chciał kupić i wam pokazać to na tym odcinku, bo właśnie po to dzisiaj ten pierwszy odcinek jest, aby tą mapę zaprezentować. Mam już oborę i na taką małą oborka na 5 buchaj i 3 krowy. Może ze 2 cielaki by się jeszcze zmieściło, ale oczywiście na naszą farmę to jest mało, bo jak widzicie, no taki JCB stoi, no to coś trzeba robić. Więc powiększamy sobie od razu o 50 tysięcy oborę. No to już jest czym się pobawić. I no, karuzela udojowa powinna gdzieś tu stać. Także jak widzicie, mordeczki, można sobie bardzo fajnie rozbudowywać to z drona. Co jeszcze ciekawego? Mamy tutaj jedyne pole póki co odblokowane na tej mapie. Na pewno to nie będzie jedynym polem później w normalnej rozgrywce. Jak widzicie, zobaczcie jak bardzo fajnie tutaj nam pokazuje dron. Jest super, bo zastanawiałem się bardzo nad nawadnianiem, ale jak sami widzicie, deszcz dużo nam tutaj daje. Czyli no, jak się zły rok trafi, to może być nieciekawie. Także jak mordeczki widzicie, wjeżdżając, chyba jeżeli pojedziemy normalnie na to pole, to tego tak nie widać, ale jeżeli lecimy z drona, widać to doskonale. Mamy orka, ile procent siewy, kultywacja, nawadnianie, nawożenie i opryski. I teraz bardzo fajnie, bo będziemy mogli sobie tutaj zawsze zobaczyć ile, co potrzebujemy zrobić. Ale fajnie, że to nawadnianie jest i jak widzimy bardzo dosyć szybko rośnie. Także bardzo mnie to też cieszy. Ogólnie czekajcie, czy coś jeszcze sobie wybudujemy stąd? Raczej nie. Myślę, że nie ma sensu, żebym wam tutaj leciał po całym. Ogólnie weźmiemy samochód i się też przejedziemy. Ponieważ co tu będziemy wszystko z drona latać? Nie musimy oczywiście na miejsce tu jego tak mniej więcej startowe wylatywać, ale ja tak jakoś bardziej to lubię. Ogólnie od razu ruszmy w tą stronę, bo jeśli chodzi o tą grę, to może i graficznie wygląda o wiele inaczej niż wszystkie farmingi. Mi się to na przykład podoba, ponieważ ja lubię taką grafikę. Nie wiem jak to nazwać nawet wam, po prostu lubię taką grafikę. Podoba mi się to, może nie jest aż tak bardzo realistyczna, jest tak bardziej do grania i taka wymyślona, ale bardziej mi się to oczywiście też podoba, jest takim odzwierciedleniem od innych gier. Czym na pewno ta gra wygrywa z innymi grami? To jest rozbudowa, to są uprawy i zwierzęta jakie mamy. Ale dobra, bez zbędnego gadania, już wam pokazuję, co tu mamy. Królikarnia. Dobra, możemy sobie ją kupić tylko za 5000. Tutaj brakuje mi troszeczkę inaczej, żeby wyglądało jak się to buduje. Wiadomo, tam warstwami, ale to też by wpływało na płynność gry. Więc mniejsza z tym, mamy królikarnię wybudowaną. Zakupimy sobie zwierzątka. I patrzcie to, kupując każde zwierzątko, ono się pojawia. Nie to, że kurczę, nie będziemy ich widzieć, ile ich mamy. Możemy maksymalnie mieć chyba około 25 królików, jak sami widzicie. Króliki młode, króliki i króliki stare. Musimy tych królikarni postawić sobie aż 3, tak, tak dokładnie. Tutaj bardzo fajny zestawik sobie zrobiłem, mówię, będzie pasowało tak i na podbudowę, tym sobie wozimy materiały wszystkie. Przyczepka Metaltechu bardzo mała i ten Trekkel Landiniego, naprawdę bardzo fajny ciągniczek, coś takiego innego. Mówię, na nasze gospodarstwo bardzo fajnie się wpasował. Lecimy sobie dalej, no tutaj nie mogło tego zabraknąć, żebym wam nie pokazał naszego Dafika. Bardzo piękny zestaw, mi się mega podoba, do transportu w sam raz. Tutaj jakieś garaże niefunkcjonalne. Ogólnie mordeczki, zabierałem się trzeci dzień za nagranie tego dla was, ale niestety tak się rozchorowałem po przyjeździe od Brączka. Może nie pytajcie. Drugi dzień, dopiero dzisiaj gorączka mi troszeczkę ustąpiła i dlatego też nic nie ma na kanałach. Bo niestety co chciałem coś nagrać, cały czas kaszel, no i wiecie, jednak osłabiony człowiek to nie wie co gadać. Dzisiaj już troszeczkę lepiej się czuję, dlatego też mówię, nagram dla was, żeby nie było tego przystroju na kanale, bo już bardzo dawno nic nie było. I tutaj mordeczki, jak widzimy, mamy nasz taki spichlerz, syp naszego, tu gdzie możemy zsypywać nasze zboże. I tutaj siewniczek, siewniczek z Landinim, jak widzicie, siewniczek Akpila. 3 metrowy, jak się nie mylę, chyba tak, będzie tu 3 metry jak nic. Więc musicie mordeczki mi wybaczyć, nie, będę musiał się napić, bo suchość w gardle po prostu mnie dobija. Także tutaj naprawdę jest sporo takich małych sprzęcików, jest też sporo takich dużych, więc można znaleźć coś dla siebie. Ja tutaj tego Gosselmasza sobie zostawiłem już od razu od samego począteczku.
bo mi się naprawdę on spodobał spośród tych wszystkich innych kombajnów. No i tutaj naprawdę mega fajny zestaw, tak jak mówiłem, na ten agregat. Strasznie, ale to strasznie mi się spodobał, że jest od razu od samego począteczku. No tutaj ta talerzówka, pług mniejszy, przyczepa do wożenia kiszunki. Tutaj mamy do ziemniaków, troszeczkę nam się z Sipmą chyba bardziej zaprzyjaźniły. Ale mniejsza z tym i powiem wam jedną bardzo fajną rzecz, że tak zajebiście zrobionego opryskiwacza jeszcze nigdzie nie widziałem. I z miłą chęcią chciałbym takiego zobaczyć na przykład w farmingu też, ale cieszę się, że od razu na sam początek jest tak zajebiście wykonany opryskiwacz. Nie wiem czemu ja uwielbiam te opryskiwacze na kołach, dlatego też w różnych zawsze seriach mogliście zwrócić na to uwagę. Tutaj naprawdę mega, mega mi się ten akpis spodobał. Sieczkarnię już testowałem, jak sami pamiętacie. Tutaj beczka do wody, może być też taka sama do gnojowicy. Oczywiście tutaj mamy ten duży pług wraz z JCB. Ej, wiecie co? Kurde, co ja będę sobie szedł? Bierzemy mino na ściągnik, po to właśnie on jest. I będziemy powoli ruszać. Kurczę, godzina 15, a tu nadal pada. Ogólnie fajnie, można tutaj sobie zmieniać czas. Na F9 można chyba co kilka godzin od razu przeskakiwać. Nie będę tego robił, bo z nagrywaniem mi się to kolidowało. A w ogóle na F10 to ja w ogóle chyba przełamałem tą grę mordeczki. Z racji takiej, że klikłem sobie na początku, jak F10 chciałem włączyć nagrywanie. Spadło mi setki maszyn, wszystkie maszyny mi się pojawiły, wszystkie były kupione. Taki był rozpierdol na gospodarce, że byłem w szoku, nie? Ale zobaczcie, dzięki temu mam ponad milion, mogę sobie wszystko rozbudować. I się to, mnie to mega, mega cieszy. Tutaj ogólnie mordeczki, jeszcze co warto zauważyć. Jak pamiętacie, na początku narzekaliśmy strasznie na tą kamerkę w środku. No tutaj się zmieniło to. Zmieniło się, bo już normalnie możemy sobie obracać w którą stronę chcemy. Także tutaj naprawdę na duży plus. Tablet wszędzie z nami zawsze jest. Tutaj się zastanawiam, co to jest. Więc ja sobie wyjdę, sprawdzę. Może coś mi wyskoczy. Nie chcę sprzedawać pojazdów. Co to jest? Warsztat. No i super, kurczę. Ciekawe, czy jak się wjeżdża, to się nie odkrywa tutaj nasz kanał. Ale spoczko, tutaj mamy oczywiście naszego Zeturka i bardzo fajną przyczepkę wieltonkę. Mówię, tak zestawami sobie poustawiam, bo kurczę, dziwne, jakbym miał cały odcinek wam kupować i to wszystko pokazywać, a tak to chociaż widzicie na całej farmie, jak to wygląda. I no tam koguty rozpalone na pełnej. Myjka też jest, ale nie mam brudnych maszyn, więc sobie nie pomyję. Tak jak wspominałem, tutaj mniejszy majorek i sadzarka Akpila. Dobra, jesteśmy właśnie przy tej oborze, zaraz do niej zajedziemy, ale jeszcze przy okazji warto zatrzymać się na sekundkę właśnie przy szklarniach, bo to też kolejna nowość, która też jako na pewno poprawi jakość rozgrywki, bo nie będzie tylko trzeba się zajmować polami, a w trakcie, gdy nasze uprawy będą sobie dorastać na polu, będzie można sobie ogarnąć króliki, krowy lub inne zwierzęta, czy też szklarnie. Dlatego kupujemy za 15 tysięcy i mordeczki, zobaczcie, jakie tutaj warzywa mamy do wyboru. Aj, kurde, myślałem, że jest więcej. To później, a, bo to owoce później jeszcze były, tylko że to pokażę wam później cały zbiór fajnych rzeczy, gdzie są wszystkie uprawy. I no ja chciał kapustę, bo tą boloka trzeba kapustą obłożyć. Od razu nam, zobaczcie, się wybudowuje nazwa, co tutaj mamy. Teraz musimy prawdopodobnie sobie poczekać, rozbuduj za 10 tysięcy, zmień uprawę. Kurde, chyba mi picia nie starczy, ale o, kapusta już rośnie. Widzimy się, rozbudowuje. Muszę mordeczki, bo nie daję rady. Tak jeszcze dawno się, powiem wam, nie pochorowałem. Bo bardzo długo, zresztą bardzo długo nie chorowałem, więc tutaj naprawdę jestem w szoku, no ale troszeczkę to niewyspanie, to zmęczenie. Trochę się zmarzło w ostatnich dniach i naprawdę to odegrało wszystko. Jedziemy sobie do oborki, ale zanim jeszcze to zrobimy, wysiądziemy na sekundkę i chcę wam bardzo pokazać fajny zestaw. Tak jakoś to połączyłem, bardzo strasznie mi się spodobało to. Landini z naszym paszowozem. Naprawdę bardzo fajny, malutki paszowóz. Na sam początek moim zdaniem jest idealny do grania. Tutaj oczywiście zaraz kupimy sobie krówki. Mamy silos. Zastanawiam się, do czego ten silos jest. Czy byłby to silos na przykład do wody? Aha, no tak, zapomniałem, że przecież możemy, mamy mleko, więc to mleko gdzieś musi się składować. Tak, silos mleczny, dobrze myślałem. Także super, mamy duży silos mleczny. Ciekawy jestem, czy jestem w stanie go kiedyś zapełnić. Obornik płynny, krowy, zwykły obornik. Więc wszystko tutaj jest. Okej, wjeżdżamy sobie. Jak widzimy, od razu na lewo i na prawo możemy sobie rozrzucać. Ło, mi się tam tekstury pobugowały, dziwnie to zaczęło wyglądać. Może dlatego, że mam zmniejszoną tą grafikę.
A nie, już jest okej. Nie, dziwne to było przez chwilę. Ogólnie tak, zakup sobie zwierzę. Możemy zakupić od razu na full, mamy pieniądzów, to nam wszystko wystarczy, tak, jest pięknie. Zobaczymy, czy to nam wszystko, mordeczki, się pomieści. Możemy na początek mieć 45 krów. Znaczy, od razu możemy mieć 45 krów. Czy wszystkie są? Raczej nie, pojawiło się tutaj maksymalnie do 20. No ale już przy 40 będą więcej na pewno tego produkować, bo w środeczku niestety, ale nic się nie pojawiło. Szkoda, że nie można tutaj zamknąć tego i otworzyć im, żeby tutaj sobie chłopoki i dziewczyny we... O mój Jezu, cielok nam wszedł w budynek. Tutaj jeszcze też bardzo fajna sprawa, jak widzicie, przed budynkiem stoi sobie pasza i możemy sobie tą paszę zakupić. Myślę, że mamy pieniądzów. Dobra, czekajcie. Dobra, wystarczy 20 mi przynajmniej. I one sobie już tutaj żyją. Mamy paszę. Mamy, zobaczcie, przygotowanie, jedzenie to tylko 4%. Kropla w morzu, że tak powiem. Ogólnie, mordeczki, już jesteśmy praktycznie na polu. Aha, dobra, pardon, przepraszam, nie zauważyłem tamtego. Tego się nie spodziewałem. Kurczę, to teraz... Czekajcie, 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 no tutaj byśmy mieli cielaki, krowy, wszystko razem. Tam jakby były cielaki, coś w tym stylu. I no byczki, bo nie potrzebują dojenia, tutaj jest maszyna do dojenia. Ej, jestem mega zaskoczony, bo wcześniej tego nie zauważyłem, mordy. Dlatego też bardzo fajnie to wygląda, bo mamy drugie pastwisko powiększone. O, jest i mój przyjaciel. Elo Henry. Także mordeczki, mamy tu też i to pole od razu przy sobie. Jest i woda, jest też bardzo fajna opcja, jeżeli wjedziemy tylko kawałek do wody, od razu musimy... zagrzmiało. Od razu też musimy sobie poprzez opcje. I te opcje chyba znajdują się gdzieś tutaj. Czekajcie, czekajcie. Sklep z pojazdami, funkcjonalność. Tak, wyławianie pojazdów. Tutaj jeżeli wjedziemy, pojawi nam się pojazd, który chcemy wyłowić, na pewno coś będziemy płacić. Statystyki. Czekajcie, pola. Nie, 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 nie. Ja potrzebowałbym. To będą statystyki. Nie, czekajcie, moment. Sklep. Giełda. O, o to mi chodziło, mordeczki. Chciałem wam teraz zaprezentować, jakie uprawy, jakie owoce, jakie warzywa się tutaj będą znajdowały. Mamy pszenicę, żyto, jęczmień, ziemniaki, ryż. Nie ma tutaj oczywiście buraków, są i konopie, także mamy wesoło, jest kawa, o której już wcześniej kiedyś wspominałem, jest oczywiście też rzepak, oliwki, winogrona, mleko. Bardzo fajnie, że jest cena mleka tutaj, ta cena się zmienia, tutaj właśnie jak sami widzicie jest rynek, spadła aż o 24% od najlepszej ceny, więc fajnie, bo będziemy mogli tutaj sobie wszystko kontrolować. Z tego co chyba pamiętam, to na farmingu chyba nie ma nazwy nawet mleka, więc tutaj nazwy, nie ma ceny podanej, ile jest za mleko, także spoko. Ojejku, ale teraz naprawdę ceny są niskie, bo aż o 49% mi spadło, ale papryka, jak sami widzicie, jest dość opłacalna. Pomidory, kapusta, śliwki, jabłka, chyba niekończąca się opowieść, gruszki, wiśnie, obornik. Sami nie będziecie wiedzieli, czym się tutaj zajmować, więc dobrze, bo tą grę będzie można rozbudować sobie na kilka sposobów. Mamy też chili i jajka. Kurczę, no jest naprawdę spoko, bo i też i cena jajek, jak widzimy, może wzrosnąć, więc to też jest fajną sprawą, że mamy wgląd tutaj do tego wszystkiego. Co mamy tutaj? Dzień dobry w naszym laptopie. Liczba maszyn 14, liczba pól 1, liczba wiatraków. O! O! Wiatraków, to ja nie widziałem, gdzie są. Liczba szlarni 1, czyli musimy poszukać, może da się gdzieś rozbudować. Najbardziej co mnie ciekawi, to zebrane szafiry. Nagroda 200 tysięcy euro. I tutaj mnie ciekawi, bo jest 0 na 0. Raczej w tej wersji nie mamy nic. Prawdopodobnie mi się wydaje, że będzie coś tutaj ala odpowiednik sztabek złota w farmingu, tylko że później będzie nam pisało, ile z tych sztabek złota trzeba zebrać. Bo jak mamy 0, 0 na 0, to znaczy, że po prostu ich teraz akurat w tej wersji nie ma, ale już dali nam do zrozumienia, że coś takiego na początek będzie. Więc spoko sprawa z tym. I od razu możemy sobie teraz skorzystać, bo nie będę wracał, a chciałem wam to też pokazać. Bardzo fajne przenoszenie się pomiędzy maszynkami. Znaczy, poczekajcie, najpierw mapa, przepraszam bardzo serdecznie. Tutaj mamy mapę, możemy sobie najechać na dany punkt. Czekajcie, jakoś to tak było. I wiem, że można się było teleportować. Ale ja teraz i no wiem, co ja mogę zrobić, czy nie mogę zrobić. Nie, chyba akurat to nie w tej mapie, to jakoś inaczej to musiałem włączyć. Bo wiem, że mogłem się teleportować, odwiedzić dany punkt, więc
Z góry przepraszam, że teraz mi się to nie udało, ale wciskając sobie na padzie lewy kontroler, wyskakuje nam przenoszenie się pomiędzy pojazdami. Także jak widzicie, bardzo fajnie, że jest to podzielone na ciągniki. Podzielone jest to na kombajny, akurat tutaj mamy sieczkarnię i kombajn do zboża. No i ciężar samochodów, mamy tutaj tylko naszego Mita Hasubishi i zostaje nam ciężarówka. Ale my oczywiście przenosimy się teraz do naszego Mita Hasubishi i śmigamy sobie. Czekajcie, ja jestem mega ciekawy, jak to by było, żeby sobie światła zapalić. Tabletu tu nie chcę. Też nie chcę. Aha, tu nie. Czekajcie. Wyjdź z pojazdu, to nie, tu wsiadaj. Kurde, nie pamiętam, jak się na padzie włączało. I no jakaś Mariona z nami nie siedzi? Nie, niestety nie. Kurde, ale nam dzisiaj się dzień trafił, cały dzień pado. Pado, tak jak szmagalok w pogodzie. Dobra, my sobie jedziemy ogólnie na nasz, przejechać się, zwiedzić tą mapkę dookoła całą i będziemy sobie mordeczki kończyć. Siema Krzysiek, elo elo, na razie. Ja bym to przyjadę. I no droga szeroka, kurna. Strasznie, zobaczcie, szybko się skręca. Trzeba będzie naprawdę ogarnąć sobie to. I no rzeźnik Schlachhaust. Mamy rzeźnika. I no wjeżdżamy chyba w miasteczko teraz. To jest przeróżne sklepy. I no zakaz wymijania jest. O, łowce. Udusi mi dzisiaj. Także pojeżdżamy sobie powoli i kończymy. O matko. Więc mordeczki, powiem wam, że naprawdę jest się z czego cieszyć, bo mówię, tutaj to będzie ten plus, że jak będę chciał się pobawić w sadownictwo, czy o, i no tam już autostrada budowana, będę chciał się tu właśnie, mówię, pobawić w to budownictwo, czy też kilka różnych fajnych rzeczy innych niż w farmingu, to z miłą chęcią wejdę sobie na tą grę i będę to właśnie wykonywał. Jeśli was ciekawi, jak wyglądają prace polowe i w ogóle, to ja mówię, nie chcę robić chyba tutaj na tej mapie, póki nie jest odblokowana, nie ma więcej pól, nie chcę robić kariery. Chcę zrobić tę misję, jeśli w ogóle można je użyć. Mam nadzieję, że tak, nie sprawdzałem, bo nie chciałem sobie, wiecie, zrobić spoileru. Ale mam nadzieję, że się da robić tę misję. Więc mordeczki, ja czekam na wasze hashtagi w opisie. Nazwy widzieliście, jakie misje mamy sobie robić. Jak już zobaczycie u kogoś taką, że ktoś już to napisał, zostawcie po prostu u niego łapkę w górę. Ja później w kolejności sobie to powybieram. A do mnie, no chyba ktoś już dzwoni. Także mordeczki, ja sobie tutaj parkuję, wysiadam. Siema, siema, tu Bogdan. Był tam, ino pewnie pasze mi przywieźć. Zobaczę, co tu jest, bo nie mam pojęcia. Jest i owczarnia, kup sobie zwierzę. Dobra, ino, gdzie łowce mnie się pojawiają? Także ja też wam powiem i mordeczki, na razie, trzymajcie się, cześć!